Otwieram 48. sesję Rady Dzielnicy Berek-Pałęckich w Łagiewniki. Na podstawie przeliczenia liczby radnych i listy podpisanej stwierdzam, że na sali jest kworum umożliwiające podejmowanie prawomocnych uchwał. Dziękuję. Wszyscy Państwo radni otrzymali porządek obrad, ponieważ w międzyczasie wpłynęły dodatkowe projekty uchwał. Jedna przygotowana przez zarząd w sprawie korekty uchwały numer 21 przez 156 przez 2012 Rady Dzielnicy Łagiewniki Berek-Pałęckich z dnia 27.01.2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 9 Łagiewniki Berek-Pałęckich do realizacji w latach 2012-2014. Ona dotyczy projekt przygotowany przez komisję do wprowadzenia jest projekt w sprawie nadania nazwy ulicy Armatury dla drogi łączącej ulicę Zakopiańską z ulicą Marcika. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 13. Stwierdzam, że projekt został wprowadzony. W tej chwili Państwo radni przedstawili wniosek o włączenie projektu uchwały w trybie paragrafu 21 ust. 1 regulaminu dzielnicy
tryb nagły pod obrady sesji w dniu 16 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw Informacji Dzielnicy 9 Ładowniki Chorek Pałęcki pod obrady sesji w dniu 16 4 2013 roku. Referentem projektu uchwały będzie radny Marek Kocajda. W podpisie wnioskodawcą jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Projekt uchwały proponuje przepraszam Państwa, muszę przeczytać, no, w tej chwili wpłynęło. Na razie przecież porządek obrad. Na razie 5 minut przerwy.